Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Bimenji Drive. Moi drodzy, polecaliście mi, żebym zajechał sobie do portu i z portu zabierał paczki, bo ponoć są tam paki wysokopłatne. A ja będę musiał chyba odpalić jakiegoś live'a, gdzie faktycznie będę cały czas robił transporty i wiesz, i w końcu sobie zarobię na coś porządnego, chociaż za dychę już można całkiem fajne rzeczy kupić. Nie? Jakieś tam takie używane furki. No i mówiliście też, żeby poszukać sobie właśnie innych miejsc skupu samochodów, gdzie można trafić naprawdę niezłe perełki. Na przykład jakieś pick-upy czy coś. O, żeż ty kurde. Czekaj, bo ja też trochę tak do dupy jadę, ale... A i tutaj taka drobna dostawa, ile tam? $80 dostaliśmy za to. O, faktycznie, 160 kg i za $800, bo to chyba dolary są. Ale tutaj jest coś za 200. Turbo Burger? O, okej, mogę to dostarczyć, jasne. I tu, o, faktycznie, ty, tu są fajne ceny. Mam dwie dostawy na czas i w dwa różne miejsca. Liquor Store i Mountain View Motel. Czekaj, ja to muszę ogarnąć. Na szczęście obie lokacje są blisko. Najpierw tu, a potem do tego miejsca. No musimy jakieś skróty tu ogarnąć, bo... No bo bym musiał tutaj jechać dookoła, o. Wiesz co, musimy jechać niestety pod prąd. Tutaj jeszcze jakieś korki. Trzeba omijać korki, jedziemy tak. Musimy się pośpieszyć, niestety. Ja znam tutaj skrót dobry. Nawet tym skrótem przyjechałem, tylko że w drugą stronę. Powinniśmy ogarnąć, tylko wąsko tu jest. Trzeba uważać, żeby się w nic nie wrąbać. Czas goni. Najpierw do tego Mountain View Motel byśmy musieli zajechać, a potem do... Liquor Store to jest chyba taki alkoholowy, nie? Dobra, powoli przez to. Jest. Trzeba uważać na krawężniki, bo wiecie, będzie kapeć od razu. Okej, wyznaczyło mi chyba dobrze GPS-a. O, 90 km. No ale zapakowani jesteśmy dosyć mocno. Jeszcze nie całkowicie, ale już niewiele brakuje do tego, żeby nie było miejsca. I faktycznie, ciekawe ile dostanę za to kasy. Wiesz, tak łącznie. Dobra, nie mamy czasu na czerwone światła. Zostało nam 127 sekund. Redukcja i odcięcie. Musimy trzymać się na obrotach, bo wtedy moja turbinka coś tam podaje. Czy tu będziemy skręcać? Nie, ale GPS mnie dziwnie tu... Myślałem, że tu będziemy musieli, wiesz, odbić w prawo, bo tak GPS jakby się kierował, nie? I to wiesz, mamy jeszcze drugi punkt, nie? Dobrze, że nie trzeba tam nic klikać, tylko zajeżdżasz i gitarka. Jeszcze kawałek gdzieś. Tu chyba tak? Tak, tu mamy zjazd. Dobrze działa ten GPS chyba. I będziemy musieli się zaraz wrócić. O, czekaj, tu! Ale poryłem go. Ej, elegancko, 80 sekund zostało. Będzie dobrze. O kurde, coś tam uszkodziłem. Ile dostanę za to? 40 i ja się tak śpieszyłem. Dobra, pokażmy jeszcze to kolejne miejsce, bo to gdzieś tu blisko. To będzie Liquor Store, tutaj. Dobra, wyznaczyło drogę, jedziemy. Coś tam urwało mi się w samochodzie, ale nie, nie ma tragedii. Chyba układ, coś z układem wydechowym, nie? Bo tam wyskoczyło, że układ wydechowy lipa. 50 sekund, czyli minuta jeszcze, niecała. Powinniśmy ogarnąć to, No bo tu mamy takie dwie dostawy czasówki i one chyba nie były... O, mój układ wydechowy. A, teraz widzę, w czym jest problem. Ty, to samochód powinien inaczej brzmieć. $207 mamy za to, bardzo ładnie. No gdzieś tam musiałem mocno przyhaczyć w takim razie. Zmienił się dźwięk waszym zdaniem, jak myślicie? Posłuchajcie chwilę. Moim zdaniem nie. Kiedyś miałem taką sytuację, że mi odpadł w rzeczywistości układ, tam po prostu połamał się ten rura wydechowa, nie? Tam w jednym miejscu zgniło i się urwało po prostu, to ja wam powiem, miałem radochę i to wielką z tego, bo samochód zmienił dźwięk, a był to samochód z silnikiem 1.4, oczywiście benzyna. Dostaliśmy za to $57, ok, to jeszcze nie jest ta dostawa gruba. Ale co najważniejsze, przy zmianie biegów samochód zaczął pierdzieć. Zaczął fajnie pierdzieć, tak wiesz, tak jakieś robić takie dźwięki. No nie jak Mercedes, ten A45 AMG,
ale tak przyjemnie, już było coś tam słychać i mi się to bardzo podobało. Moja kobita osrana mówi: co ty kurde, samochód cię rozdupcze. Mówię: posłuchaj, posłuchaj, co tu się wyprawia. Do McDonalda dostarczyliśmy i tu $209, więc czas na wyzwania. Ostatnio żeśmy pokończyli prawie wszystko w mieście, a dzisiaj może byśmy zrobili rabunek na stacji benzynowej. No i tak myślę, że tutaj przyczepkę możemy sobie odstawić. Ej, musimy pomalować moją furę. Aha, bo mi tu wymieniają, wiesz, ubezpieczalnia mi wymienia części, które miałem zniszczone tam, jak ostatnio zniszczyłem, automatycznie jakoś to się chyba naprawia. I na przykład zderzak miałem z tyłu trochę zniszczony, tutaj widzę, że to. I z przodu zderzak, nie? Więc tak, wydaje mi się, że powinniśmy raczej przemalować furę, ale to jak następnym razem będę w garażu. Coś słaby ta hydrołapa. Tutaj mamy tylko taki zwykły ręczny. Przy niższych prędkościach jedynie da radę zablokować te koła, ale przy wyższych to... No niestety nie. I tutaj właśnie ten ręczny działa prawidłowo. W niewielu symulatorach działa to tak, jak powinno. Tutaj musielibyśmy faktycznie tą hydrołapę sobie zainstalować, czyli taki mocniejszy ręczny, żeby móc sobie zarzucić tą dupą. Fajny jest ten tułik. Ukończ wyzwanie z powodzeniem, wygraj w mniej niż... O kurde, to jakieś szybkie jest. Zaresztuj podejrzaną osobę prowadząc nieuszkodzony lub lekko uszkodzony pojazd. Zaresztuj podejrzaną osobę po ciężkim uszkodzeniu jej pojazdu. Okej. Czyli musimy to załatwić jak najszybciej. Będziemy jechać radiowozem. Dawno nie było policyjnej misji, więc bardzo się cieszę. Duet złodziei spustoszył sklep na stacji benzynowej. Dojedź do celu, a następnie dopadnij ich, zanim dotrą do kryjówki. Okej, więc musimy uważać na swoją furę. Ja mam tutaj... Czekaj... O! O nie! Strasznie trudno jest kontrolować tą Victorię. To jest Ford Crown Victoria. Zawsze na tych pościgach przestępcy mają super szybkie auta. Zobaczymy, jak będzie teraz. Więc tak, delikatne uszkodzenia mojego radiowozu i ciężkie dla niego. To musimy... zrobić jakoś. Trudno się kontroluje ten samochód, naprawdę. Ale może jakoś dam radę. Mamy automat. Ja tu chyba mam jakieś... O! O właśnie. Coś z silnikiem zrobiłem. Tutaj można jeszcze zamiast tego zwykłego drive używać tej dwójki. To wtedy mamy lepsze przyspieszenie. To są jakby wysokie biegi, czy coś takiego. I wtedy lepiej się auto zbiera. I chyba powinienem tak zacząć to wyzwanie, to jest ważne. Shit. Ach, kurde, skubaniutki. Nie udało się, on tu chciał chyba skręcić, wiesz? Nie poddał się, patrz. Aj! No to on się tutaj jakby zatrzymał, więc... Dawaj, w dół go tam. Okej. No i tu go zatrzymam, ale no nic nie... Poza moimi uszkodzeniami... Nie uszkodziłem mocno mojego auta. Oj, dużo lepiej przyspiesza tamten gościu. Właśnie, jak tutaj się zmieścić w czasie? Musiałbym go gdzieś chyba w mieście dorwać. Chociaż mam jeszcze trochę czasu tutaj, nie? Tutaj gdzieś powinniśmy go tak dogonić, cyk. Okej, teraz na pewno zmieściłem się w czasie. Mój samochód nie jest aż tak bardzo mocno uszkodzony. Po ciężkim uszkodzeniu jej pojazdu, okej, czyli zaliczyłem w sumie całkiem nieźle, nie? Co on robi? Okej! Ej, pobiłem swój rekord! Wow, 23 sekundy, pobijcie mnie! Jest! Stój! Ach!
Jest! A dobra, no musiałem dwa razy, ale udał się manewr pit. Ładnie go tutaj przyblokowałem, bo on chciał tak wykręcić. Ach, strasznie mi się to podobało, mega. Więcej czasu mi to zajęło, ale zmieściłem się w 1.40 niestety. Tak czy inaczej, zobaczcie, zaliczone na wszystkie gwiazdki, więc wcale nie musimy wszystkich gwiazdek zaliczać naraz. Możemy je zaliczać tak etapowo, co moim zdaniem jest proste. Tak się zastanawiam, czy moja fura się naprawiła? Po tym by... A nie, tłumik dalej leży, okej. Nic się nie naprawiło. No dobrze, dobra, odpalamy. I tutaj właściwie zaraz obok mamy kolejne wyzwanie, tym razem z dostawą. Te policyjne są naprawdę... Ach, to jest świetne, bardzo lubię. Dobrze, zobacz szczegóły. Mhm. Dostarcz następującą ilość sztuk mebli. 2, 4, 5... Określoną liczbę mebli 1? O, ale dziwne. Pamiętaj o zabraniu przyczepy zanim ruszysz. Musisz dostarczyć 5 sztuk ładunku do celu. Dostawa nie jest ograniczona czasowo. To taka... Taka lejtowa akcja jest, tak? Dobrze, rozumiem. Możemy sobie na spokojnie... Mamy tutaj przyczepę, więc nie jest to jakieś super trudne. Mamy pick-upa z manualem. Bardzo fajnie. O, a rozumiem, na czym tu polega trudność. Te boksy nie są w ogóle przyczepione w żaden sposób pasami ani nic takiego, więc trzeba uważać. Cyk i możemy startować. Się pewnie zastanawiacie, jak ja tutaj wszystko przyczepiam, coś tam, tutaj wszystko na button boxie mam. Światła, nie światła, jakieś tam podczepianie, mogę nawet do tyłu sobie patrzeć w ten sposób, zmieniać kamerę. Tu wszystko mam. No i możemy jechać, nawet włączanie i wyłączanie silnika. Jeszcze tutaj jakieś... O, jakieś rozglądanie się. Zobaczcie, to wszystko jest tam na luźno, więc nie jest to ograniczone czasowo, więc myślę, że tym bardziej jest to proste zadanie. Tak myślę, a jak będzie w praktyce, zobaczymy zaraz. Fajny ten pick-up. Chciałbym mieć takiego pick-upa. Mówiliście, że to jest dobry pojazd, żeby go sobie gdzieś tam ogarnąć i kupić. Nie wiem, ile mam teraz kasy, trochę żeśmy tych wyzwań zrobili, tam jakieś dostawy. Więc już tam się, no, zbiera do tego portfela. Bardzo dobrze. Nie ma w ogóle ruchu ulicznego. Na razie jedziemy sobie po prostej drodze, jest wszystko ładnie. O, 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 ho, ho. Coś tutaj się wywróciło. Jedna beczka, okej. Okay. Pewnie ona też się liczy, żeby ją dostarczyć, więc już wiemy, że nie możemy robić mocnych manewrów. W BeamNG Drive mamy... możliwość symulowania wiatru. Zastanawiam się, czy jakby tutaj włączyć mocny wiatr, to czy zwiałoby mi ten ładunek tutaj na pace i na przyczepce? Jak myślicie? Trzeba by było to gdzieś wytestować. Tu są te korty tenisowe, zdaje się. No ale jedźmy powoli, bo już jesteśmy blisko. Lepiej, żeby tego nie sfejlować. Ciekawy jestem, czy ten pick-up ma napęd na wszystkie koła. Jest naprawdę świetny. Chciałbym go mieć, bo by mi bardzo pomógł. Już nie musiałbym chyba tej przyczepki za sobą ciągnąć. Chociaż przyczepka, dodatkowy ładunek. Czemu nie? Okej, co mamy tutaj zrobić? Dostarczamy 5 sztuk. I uwaga. Mamy jakby dodatkowe wyzwanie polegające na tym, żeby określoną liczbę mebli 1. Musimy zrobić tak, żeby wszystko inne chyba spadło, a jeden mebel został. Tylko że nie wiem, co tutaj jest traktowane jako mebel. Czy to są te paczki tutaj, które mam na pace? Zobaczmy, spróbuję jakoś to wytrącić z tej paczki mojej. Czyli byśmy, najlepiej byłoby, a czekaj, musimy chyba... Tak, musimy podłączyć jednak przyczepkę. Dobrze. A możemy tak po prostu zostawić tą przyczepkę? Czekaj, odłączę ją. O nie, musimy ją podłączyć jednak. Niedobrze. O, trochę mi się oscylacja zrobiła. Zastanawiam się, czy właśnie beczka jest traktowana jako mebel? Bo tutaj mamy ładunek, nie? Tak właśnie myślę. Co tutaj jest meblem? A chodźmy na razie tutaj gdzieś na offroad, cyk. Obawiam się, że nie mamy już żadnego mebla. Mieliśmy jeszcze sprawdzić, czy pojawiły się jakieś ciekawe auta, może uda się trafić coś fajnego. Nie ma tutaj możliwości wzięcia kredytu albo jakiegoś leasingu na samochód. To by się bardzo przydało, nie? Można by było wziąć jakiś niewielki leasing, na przykład, nie wiem, $300 dziennie, żeby płacić i spokojnie byś wyrobił, żeby ogarnąć. No dobra, zobaczmy tutaj. Co my tu mamy? I zobaczy, czy coś się trafi. Ciekawe. O!
Ile ja mam? Ja mam 28 tysięcy dolarów! Ja mogę nawet to kupić teraz. Ej, na pewno coś kupimy. Nie wiem, czy... Na pewno nic sportowego. Coś, co będzie zarabiać. Tu mamy takiego dziwaka, ale... Tym, ja myślę, że mnie stać teraz na jakiegoś pick-upa z automatem nawet. Powiem ci, będzie brakować mi tej furki, ona tak fajnie strzela z wydechu przy odcince. Belasco Auto. Patrz, tutaj jest taki za 40, ale ja nie chcę takiego. Ja chcę jakiegoś takiego woła roboczego typowego. Ty, ja mogę Panamerę kupić! Takiego potwora 300 koni. Silnik pozbawiony oleju. Znaczy jeszcze coś tam gazuje, ale wiesz co? Chyba nie działa mi jedynka, dwójka? O, dwójka mi działa. Cholera. Nie mam oleju w silniku, będzie trzeba go do naprawy dać. Mam nadzieję, że dojadę jeszcze tutaj do sklepu. Bo tutaj jest taki specjalny sklep, wiesz, z pojazdami transportowymi, ciężarówkami, tutaj koło tego toru wyścigowego. Ej, właściwie to nie muszę tam nawet dojeżdżać, bo przecież tutaj w Bemidji to można sobie normalnie chodzić. Ekstra. Zapomniałem o tym przez chwilę, bo ja dużo gram w SnowRunner i Expeditions i tam w ogóle nie można wychodzić z pojazdów. Też jest taka fajna fizyka i w ogóle, może nie tak dobra jak tutaj, ale wiesz. Okej, zmieściłem się, zobaczmy. Tu gdzieś zaparkujemy w tych kartonach, o. Dobra, ja czuję, że tutaj trafimy już furkę, więc wyłączam sobie tą. Zobaczmy oględziny, co tu się stało? No, gdzieś tam chyba przy skoku tym jednym takim mocnym coś mi grubo ta furka no, nie podziałała, więc tu są ciężarówki, tu jest wszystko. A co my tu mamy? Commercial Wilco Sales i tutaj mamy jeszcze do ładunków, tak? Nie? Tak? Nie. A, bo to jest też jakby mój garaż, okej. Dobrze, zobaczmy, zobacz. Okej, więc co? Mnie stać na ciężarówkę! Taką, wiesz, podstawową, ale już mnie stać. No i do tego musiałbym dokupić naczepę, kurczę, ale nie mam kasy na naczepę. Niestety, mój samochód już się nie nadaje do jazdy, muszę wezwać taksówkę. No jednak musimy coś kupić tym razem. Czekaj, bo tu... Ej, w ogóle tu nie ma pasów dla pieszych. Musimy tak uważać, żeby ktoś nas tu nie rąbnął. Tak, i tutaj mamy jeszcze ostatni taki sklep, gdzie no taki bieda auto, można powiedzieć. Może będzie akurat coś, co mnie interesuje. Oby jakiś pick-up. Tu jest dużo samochodów, nie? Ej, serio, nie ma żadnego pick-upa, nic takiego. Same takie dziady, jakieś taksówki, to po ile będzie? Taksówka 300 tysięcy, no to nieduże jak na taksówkę. Ale nie ma nic takiego. Ja bym chciał na przykład wziąć sobie tego i z niego wyrwać ten cały tył, żeby zrobić pick-upa, ale tak się nie da. Koda. A patrz jaka tanioszka w ogóle, nie? Mógłbym nakupować tych samochodów dużo, ale szkoda mi hajsu. No nic, na razie jeszcze muszę się przeprosić z moim autkiem. Wiesz, nie chcę byle czego kupować. Kupiłbym sobie tą ciężarówkę, ale co z naczepą? Sam ciągnik jest bezużyteczny. Dobra, muszę tego jakoś naprawić, mogę go sprzedać. 200. I 1000, tak jak rozumiem. Albo jedna gwiazdka. Standardowa naprawa, szybka naprawa, instant 10 minut. No to wiesz co, to instant chyba się opłaca, nie? Naprawa prywatna, co? 9000? Nie no to, przecież zapłaciłem sobie to ubezpieczenie, to... A o! I widzicie, teraz z ubezpieczalni ponaprawiały mi się te wszystkie rzeczy. Te co uszkodziłem, nie? Zderzaki, nie zderzaki, ale kolor jakiś taki, byle jaki mi się wybrał, więc... Czekaj, nie chcę wsiadać. Więc musimy zdecydowanie ten kolor tutaj zmienić. To jest bardzo fajne, nie? Tak jak sobie to o tym pomyślisz. Zielony, teraz mieliśmy jakiś taki... Dawaj czerwony, fajnie wygląda. I proszę bardzo, odnowiliśmy samochód. Będziemy mogli kontynuować moją karierę. Ale na to zapraszam was już do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Cześć.